Panie ministrze sprawiedliwości! Pan mnie obraża! Ja nie znam pana, ale widziałem pańską fotografię w gazecie i czuję się głęboko urażony na nieszczęście nie tylko przez pana. Większość instytucji państwowych i społecznych jest dla mnie afrontem. Prawie wszyscy obywatele tego kraju są obelgami skierowanymi bezpośrednio we mnie. Ja się nieraz zapytuję, komu zależało na zbudowaniu tak ogromnej machiny z architekturą, wojskiem, prawem i przestępczością, żeby mnie osobiście mnie nękać. Nawet na rogu ulicy zainstalowaliście ślepca, żeby mnie doprowadzał do szału.